Dobra, no i teraz mała zmiana. Jako, że dwóch pojedynczych zwycięstw brakuje mi do Mythica, postanowiłem postawić w tym momencie to na jedną kartę i zagrać Best of Three. Traditional. No i jeśli wygram ten mecz, to będzie Mythic. Jeśli nie, no to się tak oddalę. Bardziej niż przy jednej porażce, no ale wydaje mi się to całkiem ciekawa koncepcja. No, zobaczymy, czym przeciwnik gra. Niestety tu dawno nie grałem z jakimiś Sultai Ramp i tego typu taliami, a tu się trochę na to zapowiada. Może nie Sultai. Kobry, no widać w Best of One inne meta teraz zupełnie. Jakiś omnat pewnie. Na razie białej many nie dodał, więc nie będzie trzeciotorowego omnata. Jest to rzeczywiście na nie zbudowana talia. Zobaczymy. Albo i będzie. Trzeciotorowy omnat to wciąż nie jest wykluczony. Sposób. No dobra, ta Lotus Cobra. Nie przeżyje do następnej tury. No nie będę na pewno wymieniał się na Priesta, tylko w inny sposób ją zabiję. No to troszkę niestety brakuje.
Defoksy. No dobra. No w ten sposób no nie ma sensu reanimować za bardzo. Jeszcze nic. Euro. No to cieszę się, że Euro, bo ja pewnie w następnej turze zreanimuję Chain Weavera, że w swojej turze najbliższej, więc dobrze, że on sobie wyczyścił Grave'a. I się to jednym zamachem Euro pozbędziemy. No dawaj następnego kota. Zresztą to już chyba nie robi mi różnicy, co z tym zrobisz. No i zailowanie jednej kroksy jakoś mi się super nie podoba, ale chyba i tak warto. Mam nadzieję, że tu jakaś przykra niespodzianka mnie nie czeka zaraz z tego powodu. No ale to lepiej zamykać szybko tę grę w miarę. No nie ma dwóch czerwonych, tak, na tym ultimatum, bo tak się zastanawiam, czy ma drugie na ręku, skoro to skoro tego się pozbył. No jeśli ma, no to mógłbym teoretycznie zreanimować kroksy i mu je wywalić, w sensie poświęcić, zreanimować, no ale no zakładam, że to jednak
Nie jest to, no i nie będę aż takich ruchów tutaj robił, tylko jak sobie wygra grę w następnym turze, jeśli tam nie ma nic aż takiego strasznego. Znaczy no w sensie, jeśli to jest nawet ultimatum, no to, no to musiałby mieć drugą czerwoną, dobra. Tutaj pewnie po głęboki sideboard sięgniemy mimo wszystko, mimo że ta pierwsza gra tak fajnie wyszła. No może spróbujemy w ten sposób. Do przewidzenia tego typu snowboardy. No niestety B-Devil spadł, nie mam aż tak dużo odpowiedzi na ten grę Tiger's Cage'a. No, mam nadzieję, że jakiś sweeper nie pójdzie. No, możesz tam stawiać więcej. A mnie akurat nie boli. No przed kombatem daje pewną informację, ale przez to czy inny grach nie spadnie, jeśli go zblokuje. Star Strike zadziała dobrze. No, nie blokuje nawet. No to grubo na jednym zostaje.
No i teraz musi Monlanda zniskarbować z Kroksy. No zostawmy, jak coś to przesajklujemy po prostu, a jeśli on tak na jednym został, to może jednak jest ten uro. Sweeper albo liczy tylko na gainowanie życia. Zomnata, ale no nie wiem, czy to wystarczy. Uff, udało się, no super. Mamy w końcu tego mitika. Pierwszy raz dochodzę Constructed do tego rankingu. Bardzo się cieszę. No i zobaczymy, co tam nam pokaże. Czy około 90%, czy jakieś miejsce. No na to bym nie liczył jednak pod koniec miesiąca do tego mitika dochodzę. Tak, to oznacza, że chyba wśród wszystkich graczy, którzy w tym miesiącu jakieś tam rankingowe gry w Constructed grali, jestem bliżej niż właśnie około te 93% do tego, żeby zająć numerowane miejsce, czyli wejść do pierwszej 1500. To jest skomplikowana zależność, ale tak to mniej więcej wygląda. No tutaj mogę coś tam zagrać dalej i zobaczyć, czy po zwycięstwie jakoś się to wiele zwiększy, no ale tu raczej nie widzę tego, żebym ja to w niecałe dwie doby doszedł do tej pierwszej 1200, więc coś tam może zagram, ale może też sobie po prostu na limited się przestawię, żeby coś tam... Nie grałem jeszcze żadnych draftów z nowego dodatku, żeby właśnie spróbować do tego mitika dojść. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ale no... Chyba do qualifiera się nie dostanę w tym miesiącu w ten sposób. Więc może sobie trochę zmienię temat na limity. No ale zobaczymy. No pewnie na początek spróbuję Constructed, żeby zobaczyć, czy po porażce ewentualnej sporo się to zmniejszy, albo czy przy zwycięstwie coś się zwiększy, tak? No ale chyba szanse małe, no, na dojście, czyli osiągnięcie jakiegoś tam ważniejszego celu. Dobra, dzięki za uwagę i zobaczymy, jak będzie dalej. Do zobaczenia.